Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części, czyli odsłony naszej prelegentów, aby ich poznać na konferencji Efekt 100 Mostów. I dzisiaj moim gościem jest Arek Ćwiek, mówca z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, który kształci się no gdzie indziej jak nie w organizacji Toastmasters International, ale uwaga, w klubach na całym świecie. Prowadził międzynarodowe konkursy wystąpień publicznych, był również wielokrotnie sędzią podczas konkursów mów i ewaluacji. Uhonorowany tytułami Outstanding Toastmasters of the Year 2022-2023 oraz Club Ambassador of the Year 2020 i 2021. Założyciel i prezes pierwszego klubu Toastmasters w północnej Finlandii. Gdybyś chciał, Arku, powiedzieć, jakie kraje zrzesza właśnie Wasz klub? Wiele. Tak, jak najbardziej. Wiele krajów, między innymi, nie wiem, czy nie pominę któregoś, bo jest kilka. Finlandia, Polska, Ukraina, Rosja, Wielka Brytania, Rumunia, Sri Lanka, Indie. Osiem. Chyba wszystkie wymieniłem, ale... A Bułgaria była? Bułgaria? Bułgaria? Tak, jeszcze mamy jednego członka, jedną członkinię z Bułgarii. Wow. Dokładnie. Niesamowita mieszanka. Powiedz mi, Arku, skąd się dowiedziałeś o Toastmasters? Jak to u Ciebie wyglądało? Pierwszy raz usłyszałem o Toastmasters, a nawet wtedy jeszcze nie usłyszałem o Toastmasters od mojej koleżanki Moniki Kilian. Pozdrawiam serdecznie, Moniko. Gdziekolwiek jesteś, być może nas kiedyś usłyszysz. I usłyszałem jakieś 10 lat temu. Spotykaliśmy się na cotygodniowych biegach pod brandem Parkrun i po jednym z tych biegów powiedziała: Arek, wpadnij do nas do klubu, ja występuję na scenie, robię coś tam takiego z mowami. Występuję na scenie? Nie, pewnie jakieś disco polo. Nie. I powiedziałem: dobra, może przyjdę. Znaczy, nie chcę. I kilka lat później słuchałem podcastów takich rozwojowych i w jednym z nich pojawiła się nazwa Toastmasters i ten podcaster mówił o tym, że są to kluby, w których mówi się w sceny. I ja sobie myślę: o kurczę, Monika kiedyś mi o tym wspominała, to może się do niej odezwę. I pytam się: hej Monika, czy napisałem jej, czy nadal jesteś w tych klubach, czy to jest Toastmasters? A on mówi: tak, jestem w klubie, jestem członkinią. A ja mówię: słuchaj, czy można do was przyjść? Tak, można, jak najbardziej, wpadaj. No i wpadłem. No i można powiedzieć, wpadłem jak śliwka w kompot. Okej, mówiąc wpadłem jak śliwka w kompot, to co konkretnie było takiego, co sprawiło, że przekonałeś się, żeby zostać członkiem właśnie Toastmasters? Tak, to wiesz, kiedyś ładnie to określiłem, mówiąc, że Toastmasters jest jak, raczej nie jak rodzina, jak mafia, wiesz, łatwo do niej wejść i trudno wyjść, tak jak chodzenie po bagnie, że każdy krok idziesz jesteś głębiej. I ja tak właśnie miałem. Nie za pierwszym razem, nie podczas pierwszego spotkania, bo jeszcze nie byłem pewny. Drugie już mówię: o, chyba tak. Po trzecim spotkaniu byłem pewny, że chcę przystąpić do klubu i przystąpiłem. No i podejrzewam, że to był najlepszy dzień, jeden z najlepszych dni mojego życia, jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, to żeby przystąpić do organizacji Toastmasters. Super. No, świetne wyznanie, że to właśnie jeden z takich lepszych dni. Chciałabym się dopytać, czy jakaś konkretna wartość, czy to były na przykład mowy, które ludzie wygłaszali, czy raczej ludzie, może konkursy, a może integracje tak przekonały w 100%? Podejrzewam, że chyba bardziej taka eklektyka, wszystko naraz. I sama
esencja tego, co się dzieje podczas spotkań klubów Toastmasters. Akurat mój klub, mój, że tak powiem, alma mater, mój klub pierwotny, Asbiro Toastmasters, była to mieszanka ludzi różnych. I w każdym klubie zapewne tak jest, że jest to mieszanina osób z różnych dziedzin życia, ale wszyscy mają jeden cel, żeby się rozwijać, żeby rozwijać swoje umiejętności, żeby być coraz lepszym w tym, co robimy na tej scenie. Dla niektórych, jak się śmieję, że niektórzy przychodzą, żeby wygłaszać mowy, niektórzy przychodzą, żeby na przykład brać udział w konkursach, żeby się ścigać, tak powiem. Niektórzy biorą to, żeby podnieść swoje umiejętności ewaluacji. Niektórzy przychodzą, żeby znaleźć dziewczynę albo chłopaka. Różnie, bo niektórzy przychodzą, ponieważ nudzi im się w domu i chcą być między ludźmi. Więc są to różni ludzie i z takimi ludźmi jedno łączy tych ludzi. Wartość. Przychodzą dla wartości i dzięki temu są osobami wartościowymi. I między takimi ludźmi warto być. Jak to się mówi, że ponoć jesteśmy w średnią 5 osób, z którymi się kontaktujemy najczęściej, prawda? I warto się obracać wokół nowych osób. No tak, też słyszałam właśnie tą teorię, że warto, zwłaszcza jeżeli mamy na myśli nabywanie jakichś umiejętności, to właśnie obracać się w takim środowisku, gdzie te umiejętności po prostu ludzie mają. Dobrze, chciałabym dopytać się ciebie, bo to pytanie zadaję wszystkim albo większości trenerom, bo chciałabym się dowiedzieć, jak nasi trenerzy reagują na stres. Czy jesteś po tej stronie, która mówi, ja to mam już takie doświadczenie, tyle czasu w Toastmasters, w sumie międzynarodowe, że nie odczułam tego stresu, czy raczej ta strona, która ten stres towarzyszy zawsze, jest mniejszy, większy, mam techniki, żeby sobie z nimi poradzić, a jeśli masz takie techniki, to jakie one są? Jak mówisz o stresie związanym z wejściem na scenę, tak? Tak, z wystąpieniami publicznymi. Mogę zademonstrować, jeżeli chcesz. Tak. Proszę, może to być ciekawe. Jak najbardziej. Uwaga, wchodzę na scenę. I tyle. Zawsze można uciec ponieważ jesteś zbyt zestresowana, żeby stawić czoła stresowi. Natomiast ostatnio, tak jak ładnie to wyczytałem, że emocje mogą albo nami rządzić, albo nam służyć. I to od nas zależy, czy to my będziemy je kontrolować, czy to one będą kontrolować nas. Między innymi stres, bo jest on emocją, czy będzie nas kontrolować, czy to my będziemy trzymać go za wiadomo co. Na jego stresowe, tak. W tej sytuacji moim rozwiązaniem tego jest pójście w ogień. Jeżeli się czegoś boję, wiem, że będzie ciężko, ale pójdę. Pójdę i albo się spalę, albo nie. I okaże się w międzyczasie. Jeżeli się spalę, będę miał doświadczenie i następnym razem być może tego uniknę i będę potrafił kontrolować to bardziej. Właśnie po to jesteśmy w Toastmasters, żeby ćwiczyć to. Żeby ćwiczyć nasze podejście do stresu. I między innymi o tym będzie też mój wykład, mój warsztat. Znaczy bardziej warsztat niż wykład. Tak. Trzymajmy się tego warsztat, ponieważ będzie to bardziej interakcyjne. Okej. To chciałabym jeszcze dopytać się ciebie. Gdybyś miał przed sobą osobę, która zdecydowała się rozpocząć właśnie karierę takiego mówcy, to co byś polecił takiej osobie jako takie pierwsze 2-3 kroki do wykonania? 2-3 kroki. 2-3 kroki w kierunku drzwi. Odejdź, nie wchodź w to. Wiadomo, jeśli nie chcesz poświęcać kilku godzin w tygodniu na to, żeby ćwiczyć wygłaszanie mów, powtarzać raz po raz to samo, nie rób tego. A
ale jeżeli już chcesz to zrobić, no to zrób to razem z nami, z wszystkimi ludźmi, którzy są w Toastmasters, ponieważ jeżeli zaczniesz to robić, my ci pomożemy. I zawsze będziesz mógł się zwrócić do osób, które są bardziej od ciebie doświadczone i poprosić ich o pomoc. I na 99% od, no być może kilka osób, być może być zbyt zajętych, żeby ci pomóc, ale jeżeli tylko osoby będą w stanie to zrobić, to pomogą. I to jest piękne w Toastmasters, że możesz liczyć na innych ludzi. Bardzo ci dziękuję za tą odpowiedź. Chciałabym teraz dopytać, już wspomniałeś właśnie, że po części twój warsztat będzie dotyczył stresu, a gdybyś chciał się podzielić właśnie, jaki tytuł ma warsztat, o czym będziesz mówił, to jakbyś tak uchylił rąbka tajemnicy. Tak, to masz taki malutki rąbek. Tytuł warsztatu Pewne siebie, czy aby na pewno. I to jest właśnie to. Bo to ja teraz zadam tobie pytanie. Pamiętasz może ostatnie spotkania waszego klubu? Pamiętam. Jednym z elementów takiego spotkania jest Table Topics. Jest konkurs improwizowanych. Co tydzień, co dwa tygodnie, w zależności od klubu. Prawda? Tak. I powiedz mi, czy za każdym razem widzisz las rąk po pierwszym poproszeniu przez Table Topics Mastera do odpowiedzi? Czy widzisz las rąk? Oj nie, to tak nie wygląda. No właśnie, ja w każdym klubie, w którym byłem, nie widziałem tego lasu rąk. Dlaczego my, którzy jesteśmy osobami, które są tak bardzo wyedukowane pod kątem Toastmasters, pod kątem mów publicznych, dlaczego nie zgłaszamy się jako pierwsi? Ponieważ chcielibyśmy wygłosić tę mowę improwizowaną. Dlaczego nie? To chyba powinno to być tak, że im bardziej jesteśmy wyedukowani, tym bardziej powinniśmy być pewni siebie. A tutaj mamy pewnego rodzaju paradoks. I o tym właśnie chciałbym porozmawiać z osobami, które przyjdą na mój warsztat. Okej, bardzo ciekawe zagadnienie, bo w sumie nigdy nie zastanawiałam się od tej strony. Był bardzo krótki epizod, gdzie faktycznie była rywalizacja między Toastmasterami i bardziej chodziło o to, że nawet nie chodziło o wygraną w Table Topics, ale bardziej byle wystąpić, żeby tamta osoba nie wygrała. Więc pamiętam, że to bardzo krótki epizod, ale znów, on nie był podyktowany taką, powiedzmy, wiedzą, pewnością siebie, tylko rywalizacją, nie? No tak, to rywalizacja to jest jedno. Natomiast rywalizacja nie ma zbyt wiele wspólnego z pewnością siebie. I rywalizacja ma nawet... To jest coś, co powoduje, że nie jesteś pewny siebie albo nie jesteś pewna siebie, bo próbujesz z kimś rywalizować, ale dobra, zostawmy tak, to na to. Zostawmy te dywagacje, ponieważ będziemy mieli bodajże całą godzinę na to, aby porozmawiać na ten temat. Więc tak, jak najbardziej. Czy jest coś takiego, co uczestnicy mogą zrobić przed warsztatem, żeby jeszcze lepiej z niego skorzystać? Mam na myśli, nie wiem, przeczytać jakąś pozycję, nad czym się zastanowić, coś ze sobą zabrać. Czy jest coś takiego? Nie, oczywiście to potrzeba kilku miesięcy przygotowań. Ja nie wiem, czy ludzie są przygotowani na ten warsztat, ponieważ to potrzeba fizycznego workoutu. Co najmniej 100 pompek powoduje, aby można było wejść na warsztat i do sali, bo będzie to sprawdzane przed spotkaniem. 100 pompek, 50 przysiadów i przebiegnięcie 5 kilometrów w czasie poniżej 25 minut. Natomiast jeżeli ktoś tego nie zrobi, no przykro mi, niestety nie zakwalifikuje się na warsztat. Kryteria są wyśrubowane w tej sytuacji. A tak naprawdę, po prostu zabierzcie ze sobą swoją otwartą głowę i zobaczycie, co będzie się działo. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać na temat, który jest, podejrzewam, żywy wśród Toastmasterów,
Zapraszam. Godzina 14:15, o ile dobrze pamiętam. Przypomnij mi, Kasiu. Chyba. Przypomnę w agendzie. Tak, będzie w agendzie i będzie też na samym początku w animacji. A skoro się rymuje, będzie w agendzie, to znaczy, że to prawda. Świetnie. Chciałabym też zapytać Cię o taką część inspiracyjną. Gdybyś miał przed sobą, ja na pomysł zadania tych pytań wpadłam, czytając taki artykuł, który mówił o tym, że ponad właśnie 50% dzieci, które się obecnie uczą w szkole, mają, jakby przygotowują się do zawodów, których w przyszłości nie będzie. I jestem ciekawa z perspektywy Twojej, czy to takiej drogi Toastmastersowej, Toastmastera, zawodowej, czy po prostu życiowej. Gdybyś miał przed sobą osobę, która właśnie skończyła maturę i zastanawia się, co robić dalej w życiu, jaką ścieżkę obrać, czym się kierować, to co byś takiej osobie polecił? Najpierw tak chciałbym abstrahować od tematu i nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo zastanowiłaś się nad tym, Toastmasterowej, czy jak to nazwać. Najlepiej podejrzewam, że byłoby użyć słowa toastmasterskie, a mianowicie przy przymiotnika toastmasterskiej, ponieważ toastmaster to jest mistrz toastów, czyli toast mistrzowskiej. Skoro toast mistrzowskiej, to toast masterskiej. Super. Więc, ale nawiązując do tematu, to co bym im powiedział, to co tak można powiedzieć, parafrazując Bruce'a Lee, już właśnie, co? Nie, oczywiście żart, taki poboczny. I on kiedyś powiedział o tym, że mój przyjacielu, bądź jak woda, woda się dopasowuje do wszystkiego, co się da. I na przykład, jeżeli wlejesz ją do szklanki, to będzie szklanką. Wlejesz ją do dzbanka, będzie dzbankiem. Wlejesz do filiżanki, będzie filiżanką. Bądź jak woda, mój przyjacielu, bądź jak woda. To ja bym powiedział trochę inaczej. Ja bym powiedział, bądź jak gąbka, mój przyjacielu, bądź jak gąbka. I w tej sytuacji, dlatego, ponieważ gąbka jest zarówno, może nasiąkać wodą, nasiąkać może wszystkim, całą wiedzą, którą będziesz chciał posiąść, wtedy będziesz bardzo, bardzo pojemny, tak jak ta gąbka. I również gąbka jest... jak to nazwać? Elastyczna, rezylientna. Jeżeli gąbkę uderzysz, ona się wegnie, ale się również najpierw się odtworzy, a potem wróci do swojej pierwotnej wersji. I tak samo będzie z tobą. Chodzi o to, żeby być podatnym na ciosy, ale i odpornym na ciosy. Jeżeli dostaniesz punch, jeżeli dostaniesz strzał od życia, to będziesz mógł zamortyzować to i wrócić do poprzedniego stanu. I tego właśnie ci życzę, żebyś był, przyjacielu, jak gąbka. Świetnie. Chciałabym też dopytać, czy na twojej drodze mówcy, czy choćby nawet takiej zawodowej, pojawił się ktoś, kogo byś nazwał mentorem? Jaką wartość ma dla ciebie mentoring i może ty też byłeś mentorem dla kogoś, jakbyś chciał o tym opowiedzieć? Mnóstwo ludzi było dla mnie, nie wiem, czy namiastką mentora. Do tej pory jest mi trudno określić, kim jest mentor. Mentor to taka osoba, która zarówno się, w odróżnieniu od coacha, od trenera, jest to osoba, która ucząc się, sama się uczy. I ja myślę, że każdy dla każdego może być mentorem, nawet, nie wiem, pani, którą pani ze sklepu, do której przychodzisz codziennie, może być dla ciebie mentorem, bo uśmiechnie się do ciebie i pokaże ci swoim samopoczuciem, jak ty możesz reagować na innych. To będzie dla ciebie nauka. I jej miłe dzień dobry na dzień dobry. Jej miły uśmiech i powiedzenie ci dzień dobry może być dla ciebie tym, co możesz zastosować później w stosunku do innych, bo dzięki niej poczułaś się miło. To jest też kwestia mentoringu. I ta pani również może się od ciebie nauczyć
czy czegoś dobrego, czy czegoś złego. Jeżeli na przykład przyjdziesz rano i ten będziesz w złym nastroju i burkniesz coś, to ona może sobie pomyśleć, o kurczę, ona sobie pomyśli, ona odburknęła do mnie, to może ja będę odburkiwać do innych. Bo no, my jesteśmy tą gąbką, czym tym nasiąkamy, tym to później możemy ewentualnie też oddać, bo jeżeli nas się wyciśnie. Więc tak, każdy jest dla nas mentorem i od jednych więcej możemy uzyskać, bo więcej mamy z nimi kontaktów, a od innych mniej. Natomiast pytanie, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czy otaczamy się ludźmi, którzy są wartościowi, i czy oni będą naszymi mentorami, czy ludzie, którzy tak jak te kraby w wiadrze ściągają nas w dół, czy to oni będą naszymi quasi-mentorami. No chociaż nie, będą to mentorzy, tylko że ciemnej strony ich będzie come to the dark side, look. To kwestia, co wybierzemy. Wszystko zależy od nas. Okej. Okay. Chciałabym dopytać ciebie też, czy teraz obecnie w tym miejscu, w którym jesteś, czujesz, że to jest tak rozwojowo takie twoje miejsce? Czy raczej jest tak, że jesteś na takim etapie, no poszukuję, czyli właśnie czy jestem zadowolony z tego miejsca, gdzie jestem zawodowo, czy raczej jestem na takim etapie, że będę jeszcze szukać? Jak najbardziej tak. Nie, to miejsce jest bardzo wygodne, powiem ci szczerze. Bardzo, bardzo miło się siedzi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zawodowe, nie wiem. Nie wiem, w tym momencie mam lat 47 i ja nie wiem, w którym miejscu swojego życia jestem. Czy jest to dopiero początek, czy jest to środek, czy jest to koniec mojej, na pewno nie koniec mojej ścieżki, ale czy ja za tydzień, miesiąc czy rok będę się zajmował czymś zupełnie innym, być może mi się przestawi zupełnie w głowie i Toastmasters będzie dla mnie w passé i zajmę się na przykład zbieraniem znaczków albo na przykład kolekcjonowaniem motyli nie wiem, co będę robił za kilka dni, tygodni, miesięcy. Ważne jest to, żeby nie stać w miejscu. I według mnie to jest esencja. Okej, okay. Bycie gąbką i nie stanie w miejscu. Dokładnie. To jeszcze potrzeba nam mydła i wody. Świetnie. Dobrze, dziękuję ci bardzo za tą część pytań. Mam jeszcze taką krótką zabawę. Czy jesteś gotowy? Tak. Koty czy psy? Psy. Dobra. Improwizacja czy przygotowanie? Impro. Lato czy zima? Lato i zima, tak. Jak najbardziej. Wiosna, lato, jesień, zima. To zależy wszystko co. Okej. Okay. Serce czy rozum? Serce, ale nigdy nie zapominaj o rozumie. Nie zapominaj o rozumie. Tak. Góry czy morze? Jedno i drugie. Nie, jedno i drugie nie. Jedno i drugie nie. No, tak, właśnie. Jest jeszcze taka opcja? Może być pustynia, las? Nie, tutaj, jeżeli w góry, to ewentualnie takie niskie, że można po nich jeździć na rowerze albo biec gdzieś. Natomiast i to też nie takie, i to bardziej tak cywilizowanie, bo ja jestem takim typem mieszczucha. Jeżeli wchodzę do lasu, to od razu wiem, że wszystkie insekty i wszystko ma takie wielkie paszcze i chce mnie zjeść. To więc tak, jak najbardziej. Jeżeli tam jest asfalt, to ja mogę się po nim przebiec, mogę po nim przejechać na rowerze, jak najbardziej. Także, ale jak najbardziej z tego to nie zimy. I rower. Tak, moje dwa pedały i sakwy. To chyba takie coś najbardziej by było. Najlepsze z najlepszych. Dobra, czyli rower. Dziękuję ci bardzo za część tej gry. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo za odpowiedź na pytania. Teraz jest minuta, dwie, tak dla ciebie. Gdybyś coś chciał jeszcze powiedzieć uczestnikom, pozdrowić swoje kluby, to teraz jest na to moment. Cóż ja mógłbym powiedzieć?
Tak, na pewno chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które znam, które być może mnie znają, słyszały może o mnie kiedykolwiek, no, znajdzie się tam może jakaś garstka. I te wszystkie osoby chciałbym pozdrowić i hej, hej, hej. Tak, bardzo chciałbym was zaprosić na warsztat, który będę prowadził i przede wszystkim bardzo zapraszam was na to, jeżeli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy przyjechać do Wrocławia na efekt, na konferencję Efekt 100 Mostów, to powiem wam tak, ja nie mam wątpliwości, mieszkając kilka, nie wiem, chyba ze 2000 kilometrów od was jest do Oulu, nie mam wątpliwości, żeby przylecieć z niemalże końca Finlandii z północnej Finlandii do południowej Polski, to wy z Polski macie trochę bliżej. I jest to jak najbardziej jest to super, super, jak to nazwać, super okazja. Okazja do tego, aby spotkać cudownych ludzi i tak jak już rozmawialiśmy, wartościowych ludzi, bo warto być z wartościowymi ludźmi. Chyba to by było. Dziękuję ci bardzo, dziękuję za cały wywiad. Pozdrawiam również wszystkie osoby, które nas słuchają i cóż, do zobaczenia na efekcie. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję za wywiad i tak, jak najbardziej. Widzimy się na efekcie. Do zobaczenia.